Dzień dobry, zapraszam na telewizyjny Kurier Warszawski. Katarzyna Trzaskalska, zaczynamy. Dekomunizacja ponad podziałami. Takie plany mają radni na ponowną zmianę nazw ulic. Czy to się uda? Chcemy nadać również ulicę Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Wspieramy i będziemy pewnie dyskutować z Prawem i Sprawiedliwością, która ulica w Warszawie będzie odpowiednia. Dla nas jedyną formą godną upamiętnienia prezydenta Kaczyńskiego jest przywrócenie tej nazwy w miejsce nazwy Alei Armii Ludowej. Kolejne stołeczne zabytki pięknieją dzięki środkom z miasta. Tylko w ubiegłym roku wydano na nie 27 milionów złotych. Wrażenie jest niesamowite. Co roku mieliśmy około 170-200 wniosków. W stolicy będzie ulica Lecha Kaczyńskiego, zapewniają radni rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej i obiecują ostateczną już zmianę komunistycznych patronów ulic. A pracy mają sporo po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił dwie ostatnie zdekomunizowane ulice Dąbrowszczaków i Sylwestra Kaliskiego. Proces warszawskiej dekomunizacji wrócił do 2016 roku. Historia zatoczyła koło. Bo co większą radość sprawi naszym najbliższym, jak otrzymanie takiej kartki wykonanej przez nas z życzeniami, a nie wysłanie SMS-a czy maila. Anna Zaborska, Telewizyjny Kurier Warszawski. A jutro mają na to Państwo cały dzień, bo warsztaty potrwają do jutra do godziny 19. I tak świątecznie się już z Państwem żegnamy o 21. Kurier Warszawy i Mazowsza zaprasza miłego wieczoru. Do zobaczenia.